to łapki? Pushin wiesz? A, to są łapki Pushin Boxa! Hejka kochani, witam na kanale Pushin Girl i dzisiaj kolejny odcinek z Pushin Boxem! Było bardzo dużo komentarzy. Weronika, kiedy Pushin Box? Czy dalej subskrybujesz Pushin Box? Kiedy kolejne pudełko pushinowe? Gdzie jest Pushin Box? Tutaj dotarł do mnie wczoraj wieczorem. I dzisiaj zobaczymy, co jest w środku. I to jest wiosenny Pushin Box. Na moim kanale co chwilę pojawiają się nowe pushiny, więc powiem wam jeszcze raz, co to jest subskrypcja Pushin Boxa. Link, gdzie możecie zasubskrybować Pushin Boxa, będzie na dole. W ciągu całego roku Pushin Box wysyła nam 4 pudełka. Wiosenne, letnie, jesienne i zimowe. To jest pierwsze pudełko wiosenne, które będę otwierać. Ja pudełko Pushin Box mam już zasubskrybowane kilka miesięcy. I co jakiś czas z konta cioci Agi pobierają pieniążki, ponieważ Pushin Box nie jest za darmo. Za każde pudełko trzeba płacić. Każde pudełko Pushin Box kosztuje 44 dolary. Jest wysyłane z Ameryki i kiedy jest już w Irlandii, musimy zapłacić cło. Wczoraj odbierając Pushin Boxa, za cło zapłaciliśmy 19 euro. Więc już wiecie, że za pudełko trzeba płacić, nie jest za darmo. Więc jeśli chcecie zasubskrybować pudełko Pushin Box, to musicie poprosić o pomoc rodziców, bo musicie tam podać numer konta. Gotowi? Mam już tutaj moje nożyczki. Zapomniałam wam powiedzieć, że pudełka są w różnych rozmiarach. Moje pudełko jest w rozmiarze S, ale możecie też zamówić, jest S, M, L i XL. Matko, zobaczcie, jakie jest słodkie, tutaj są balony. Jest miętowy, złoty i różowy. I nie trzyma, ale słodkie. I najważniejsza rzecz, puszynową mordeczką, która jest taka słodka. Okej, gotowi? 3, 2, 1. Wow, jak tutaj dużo rzeczy jest. Okej, pierwsza rzecz to puszynowa figurka. Czekajcie. O, tak myślę, że tak jak wygląda pudełko, będzie wyglądać tak samo figurka. Pushin, który trzyma balony, już wam pokażę. Jest tym razem żółty, różowy i miętowy. O, zobaczcie, jakie słodkie. Słyszycie to? Jak grzechotka. To jest jak zabawka dla Lili. To jest już moja czwarta figurka. Kolejna rzecz, o zobaczcie, tape dispenser, tutaj możemy włożyć taśmę. Najpierw myślałam, że to jest taka szczotka dla kupy. Weź Weroniczka, wyjmij sobie z biurka swoją taśmę i pokaż mniej więcej o co chodzi, bo... Więc tylko gdzie ją dałam? O, tutaj jest. Więc na przykład widzicie, ja myślałam, bo tutaj są takie... Ostrze. Tak, ostrze. I myślałam, że o, to pewnie dla kotów, ale nie, to jest na taśmę, widzicie? Tak możemy tam do środka włożyć. Bardzo fajny pomysł, bo sobie włożysz taśmę, jak chcesz sobie użyć taśmę tam do czegoś, coś skleić czy przykleić, to wtedy bierzesz sobie, odrywasz kawałek. Super. Ale to jest słodkie. Na biurko będzie fajne. Kolejna rzecz. Pudełka puszynowa. Będzie na rower ekstra. O nie, biedny Pushin. Leci z balonami. Hello, hello, co tam, Pushiny? Tutaj, ona jest ekstra. Bo mogę tutaj wlać wodę i będzie na rower! Jak ostatnio ja i wujek Dominik byliśmy na rowerach, to rozmawialiśmy, że musimy sobie kupić bidony. Ale zbieg okoliczności. Tutaj jest złoty, tutaj jest niebieski. Pushin leci! I believe I could fly!
A, co to jest? Photo clips. O matko! Photo clips to, wiecie, jak sobie kupić Instaxa i tam są, i możecie też sobie wykupić takie spinacze i... O matko! Są złote. Jest 8 klipsów z Pushinem w kolorze złotym. I możemy przyczepić do tych klipsów jakieś zdjęcia, na przykład z Instaxa. A takie klipsy możemy przyczepić do ściany, do drzwi, do ramki. Tak, moja ulubiona rzecz! Kocyk! Ja uwielbiam koce. Chyba zauważyliście. Mam 2 kocyki z Pushinem i 1 z kotkami z Home and You, a to będzie 4. O matko! To jest Travel Throw Blanket. Ok, Travel Throw! I czyli to znaczy, że możemy go zabrać, jak jedziemy na wycieczkę. Idealnie by się sprawdził, jak jechaliśmy z Irlandii do Polski i później z Polski do Irlandii. I na pewno sprawdzi się w tym roku, bo ja już planuję moje wakacje, wiem, gdzie pojadę, albo polecę. Ale wam jeszcze nie powiem, niespodzianka. Tak, tak, zimno mi. Brrr. Nie żartuję, u nas jest dzisiaj ciepło, ma być 20 stopni. Gotowi jesteście? 100% gotowi? Bo ja już wiem, co ja wyjmę z tego pudełka. Teraz zamknijcie oczy, ja wyjmę tą rzecz z pudełka i powiem wam, kiedy możecie otworzyć. Okej, zamknijcie oczy. Ej, ej, widzę ciebie. Zamykaj szybko oczy. Ciebie też widzę, ciebie też. Cheatujecie! No, zamknijcie oczy. Wiecie co, żebyście nie cheatowali, proszę. Haha! Teraz nie możecie cheatować. W pudełku są duże puszynowe pantofle. Bardzo duże pantofle w rozmiarze S. Tak myślę, że może wujek może w nich chodzić, albo ciociaga, bo... A nie, ja też mogę, zobaczcie, jest okej. Zdecydowanie dla wujka albo cioci, już wam je pokazuję. One są szare, tutaj jest pushing i tutaj są jego uszy i w środku jest takie mięciusie. Chodzicie w pantoflach czy w kapciach? Piszcie w komentarzach, bo ja w pantoflach. O matko, zobaczcie, letter set, bo, ale zbieg okoliczności, wow, bo ja właśnie miałam napisy do mojej koleżanki. Poppy, if you're watching this, I miss you. I ona mieszka w Nowej Zelandii i chciałam jej coś napisać i zobaczcie. Dostałam pushinowy zestaw do pisania listów, tu są naklejki. Wszystko takie słodkie. Teraz coś do szkoły. Piórnik pushinowy, o matko, jest różowy, są wszędzie złote. Wszystko jest złote, zauważyłam. To jest złote, to jest złote. Balon jest w kolorze złotym, wszystko dzisiaj jest złote. I w środku też jest złote. Zamek jest w kolorze złotym i przywieszka przy zamku jest w kolorze złotym. Wszystko jest dzisiaj jest złote. Napisane jest, że to jest pencil pouch, czyli że to jest piórnik. Ale można też to użyć jako kosmetyczkę albo portfel. I przedostatnia rzecz. To coś dla wujka. Mousepad. Czekajcie, otworzę to. Wujek! No to to odłożymy. Jak wujek przyjdzie, to mu pokażę. I ostatnia rzecz, najmniejsza. I też w kolorze złotym to Special Edition Gold Pin. Czyli możemy to przyczepić. Możemy to przyczepić do wszystkiego, na przykład do kurtki, do koszulki, do czapki. Jest złote i to jest pushin, który lata, a tutaj są balony. Wujek! Co jest? Chodź tu, chcę ci coś pokazać. Co tam? Jesteś, co jest? Gotowy? No. Podkładka pod myszkę z pushinem. Dla ciebie. Dzięki. Jaka super! Już ją zabieram. Bye! Pa! I już tyle.
puste pudełko. Wiecie, że ja mam wszystkie pudełka po pushing boxach? Tak, wszystkie trzy są w szafie. Fajnie się sprawdzają, bo po pierwsze wyglądają słodko, po drugie możemy coś w nich przechowywać. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. Właśnie, zostawcie kciuka w górę, teraz sprawdzam. Tak, widzę, jak klikasz kciuka w górę. No kliknij, kliknij! Nie, nie, nie! Serio, klikniesz kciuka w dół, a zmień to w kciuka w górę. Teraz o wiele lepiej, dziękuję. Ja jestem szczęśliwa i wszystkie moje pushiny też. Subskrybujcie kanał Pushing Girl. Obserwujcie na Music The Pushing Girl, także The Pushing Girl i Instagram The Pushing Girl. I zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa!